Już mamy Konrada Łuniewskiego, przygotowanego do Bernanku. Zapraszamy Krzyśka Kentera, on już też za chwileczkę będzie gotowy, maska poleciała w dół. Konrad Łuniewski, Krzysztof Kniter, a Mariusz Olewiński czeka na zwycięzców tej pary, aby wystartować w finale klasy Pro RWG. Zaraz zobaczymy, Lexus czy BMW? BMW czy Lexus? Moje ulubione określenie dla tego pomarańczowego Lexusa to przenośny dezintegrator opon. Ja myślę, że idealną partnerką dla Konrada to byłaby córka modernizatora. Żółtego kogo stawiasz? Żółtego, pomarańczowego. Wtedy źle przegrałem z kółkiem, kurwa, przerąbam. I teściowo. Nie wiem, że o się zakładałem mniej więcej. Kurwa, cholera. Ten musi być. Co by było, gdyby pękła mu guma? Oho, kapeć kurwa. Wczoraj by poszedł. Ale żarty na bok, bo tutaj poważne samochody, poważne prędkości, poważne moce. Lexus kontra BMW. Konrad Łuniewski, Krzysztof Kniter. Jano, pojechali. Lewo szybko. Lexus nie da za wygraną. Zobaczcie, rewelacyjny czas reakcji Krzysztofa Knitera. 0,39. Wydaje się w przodu. Wydaje się być z przodu i pierwszy... Czy to będzie kolejna niespodzianka w dniu dzisiejszym? To może być kolejna niespodzianka, bo mamy 159 na wyjściu, 181... No właśnie, to są złudne wrażenia. 13 Lexus jednak. Dopiero przyszłość, bo teraźniejszość przyniosła nam finał klasy Pro RWD, gdzie Mariusz Olewski z mocnym golfem z silnikiem od Audi RS5 zmierzy się z Lexusem prowadzonym przez Konrada Łuniewskiego. Konrad Łuniewski na lewym torze. Automat. Zobaczymy pojedynek. Bardzo własnych samochodów. Volkswagen 181 Lexus i pierwszy Volkswagen 12,8, więc mamy Mariusz Olewicki i jego Golf turbo napędowy, który zamiast tylnej kanapy ma silnik od Audi RS5 od Syrej Garage, czyli najszybszego garażu. Oczywiście jest szybszy, jeśli chodzi o same czasy, ale najwięcej zawodników. Proszę na grupę, no właśnie, gdzie dzielili. Wszystko. A naprawdę, Lexus ICE, który został zmodyfikowany i którego moc seria została podniesiona. Dowodem tego mamy choćby po 8 lat tego samochodu. Konrad Łuniewski i jego sędziowy Lexus ICE VC Pro Minima jest sprzęgnięta ze zrobotyzowanym łóżką biegowym w 3 minuty kontrolerem torze Mariusz Olewicki 4,2 litra wolne serce Bawaru jeden źródła to o na lewym torze w tym specyficznym kolorze z roletą zamiast kolejnej siły podbije się na przednie koła. Tak mocny nawet, tak mocny auto. Za chwileczkę zobaczymy na naszym torze. On już nie raz to robił. Zobaczymy pojedynek, który dzieli do 20 lat. Jeśli chodzi o roczniki. O, na lewym torze. O, na lewym torze. Kurka.